23 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków koła nr 28 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Skoczowie. Obecny był pełniący obowiązki komendant powiatowy Policji w Cieszynie, młodszy inspektor Arkadiusz Bloch. Sprawozdania dokonał prezes stowarzyszenia Bogusław Gruszczyk. Przyjęto również nowych członków, emerytów. W dniu dzisiejszym, to jest 23 marca, w Cieszynie odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków naszego koła. Na tym spotkaniu przedstawiliśmy plan sprawozdanie z działalności za rok ubiegły oraz plan działalności na rok bieżący i wszystkie wymagane w tym temacie dane zostały przekazane wszystkim członkom. Również na tym spotkaniu pozyskaliśmy do naszego koła 5 nowych młodych emerytów, bo chcę zauważyć, że w naszym kole w zdecydowanej większości są to wszystko młodzi emeryci, którzy niedawno odeszli ze służby. Również zapraszam pozostałych, bo nie wszyscy, którzy przechodzą na emerytury, wstępują do kół, czy to koła w Cieszynie, czy naszego koła skoczowskiego. Jeżeli by mieli, wyrazili taką ochotę, to bardzo zapraszam do udziału w życiu naszego koła, w naszych spotkaniach oraz uczestnictwo w wycieczkach. Również w dniu dzisiejszym zaszczycił nas swoją obecnością komendant powiatowy, młodszy inspektor Arkadiusz Bloch, jak również tradycyjnie na nasze spotkania przyjeżdża opiekun koła, którym jest kolega Andrzej Makowski z prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego w Katowicach. Pozwolę na refleksję, słuchajcie, bo tak przylazłem tu dzisiaj, przylazłem jak kto woli i tak patrzę, że coraz więcej ludzi. 5 deklaracji. Jaką, bo właściwie do nas tu jest paru takich dinozaurów emerytalnych. Około 20, reszta to tak 10-15, to już jest góra. Ale co się dzieje? Przechodzą z innych kół ludzie do nas i jest dobrze. No mamy też młodzież. Dzień dobry. Gówniarze. Także jest fajnie, ale to poza... Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.